Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stabelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową na lato. Ale zaczniemy spotkanie z winylami. Pokażę Wam taki liścik. Wysłałem 2 miesiące temu płytę do Stanów Zjednoczonych i pani nie zdążyła odebrać tej płyty. A od tygodnia atakuje mnie i prosi o i żąda zwrotu pieniędzy. No nie mogę zwrócić, bo jeszcze do tej płyty nie mam, nie wróciła do mnie. I w piątek, bo miałem długi weekend sobie zrobiłem, także w piątek miałem nieczynny, pojawił się listonosz, zostawił awizo i odebrałem dzisiaj na poczcie właśnie, spodziewałem się płyty ze Stanów, okazuje się nie, żadnej płyty. Usługi celne, poczta, okazuje się, ja nic w Ameryce nie kupiłem, po prostu wysłałem płytę, ona do mnie wraca i muszę cło opłacić od tej płyty. Nie wiem, czy pamiętacie, 9 miesięcy wcześniej wysłałem płytę, ona wróciła jakiś miesiąc temu, może półtora miesiąca temu i czegoś takiego nie było. I chyba była to droższa płyta, tutaj było wchodzić w rachubę gdzieś wszystko poniżej 100 zł. No i dostałem z urzędu pocztowego usługi celne poczta i mam zapłacić cło za płytę, której nie kupiłem. Ja ją sprzedałem, nie kupiłem, a pomimo tego, że opuściła obszar Unii Europejskiej i wróciła, to należy się cło. Ciekawe, bo to już chyba z piąta płyta przez długi okres, która wraca ze Stanów Zjednoczonych, bo została nieodebrana. I jeszcze nigdy nie płaciłem. Coś się zmieniło w ostatnim czasie. Rząd się zmienił? Może to? Dobrze, zaczynamy. Ola, to za przeproszeniem. Zaczynamy spotkanie z muzyką. Od czego? Nie będę kombinował. Nie będę kombinował, zaczynamy od kombi. Kombi na 7 calach, a tutaj Hey Rock'n'Roll i Przytul mnie, czyli pierwsze przeboje kombi, to gdzieś będzie 76, 77 rok, podejrzewam. Aha, na pewno jest tutaj, sprawdzę, który to rok. Oprócz tego Michael Jackson i Diana Ross, A Brand New Day, The Wiz Stars, The Wiz, czego? Czarnoksiężnika. Dobrze, Donna Summer on the Radio. I to wszystkie, to już wszystkie 7 calówki, jakie mam tutaj do zaprezentowania. Teraz pora na 12 cali. La Bamba, Los Lobos. Na chce singielek. Oprócz tego Whitney Houston, One Moment in Time. To wszystko niebawem w sklepie Popmaster Record Shop. The Beautiful Soft, You Keep It All In. Jeszcze raz The Beautiful Soft i Song for However. Oprócz tego Enya, Orinoco Flow, Sail Away. Ciekawe maxi single. Nie jestem pewny, czy znam tą piosenkę, czy nie, ale Jimmy Somerville'a znam. Jimmy Somerville przedstawia June Miles Kingston. Adieu, come on to Drie, adieu. Coś kojarzę ten tytuł, ale nie jestem pewny. Robin Beck z reklamy Coca-Cola, First Time. Fantastyczny kawałeczek. Teraz jeszcze nam pozostało ze 4-5 maxi singli, a to m.in. Bryan Adams, Heat of the Night. A to następny maxi singiel, In the Heat of the Night, czyli po prostu in dokopano. I In the Heat of the Night śpiewa Sandra. A to I Never Be, Maria Magdalena, Sandra. I to by było na tyle maxi singli, może nie było 5, było trochę mniej. No teraz pora na albumy, słuchajcie, 88 rok, Vaya con Dios wydaje swój pierwszy album. I to jest właśnie ten album z tą układeczką, z tą układeczką został album wydany na całym świecie, niemalże. W Japonii pojawiła się inna okładka, zaraz pokażę Wam jaka. Z takim pustynnym, to chyba pustynny pies. To się pojawiło w Japonii i chyba w niewielkim nakładzie nawet w Wielkiej Brytanii. A ja mam Vaya con Dios właśnie z tym pieskiem. Wydanie belgijskie na rynek angielski. I to była płyta promocyjna, rozsyłana w tej okładce do studiów radiowych, telewizyjnych i plus dodatek do tego było coś takiego. Ulotka. Informująca o tym,
kiedy został singiel wydany, jakie miejsce zajął, wideo, kiedy zostało do piosenki nagrane, jak zespół powstał, członkowie zespołu, gdzie się pierwszy raz spotkali i tak dalej. Takie informacje dla DJ-a, żeby mógł powiedzieć coś, nieco na temat tej grupy. Czyli bardzo rzadka rzecz, mało kto ma tą notatkę i mało kto ma płytę z tą okładką. Tak się składa, że ja mam, ale to jest moja prywatna płyta, nie na sprzedaż. Na sprzedaż jest Vaya con Dios album. Vaya con Dios, Vaya con Dios. A tu mamy Vaya con Dios i Vaya con Dios the album. Trochę zmieniony tytuł, ale poza tym wszystko to samo. No dobrze, pora na największe przeboje Roda Stewarta. Rod Stewart, The Best Of. Teraz mamy 1966 rok i szósty album. Ale fajnie, 1966 rok, szósty album grupy The Beatles, Rubber Soul. Rubber Soul, co prawda ta płytka jest wydana w latach 70., chyba w 76 roku. Ale ciągle dosyć stara w porównaniu z edycjami z 2000 lat. Ops, jeszcze raz. Co teraz mamy? Duran Notorious. Teraz największe przeboje, 16 największych przebojów Hot Chocolate będą już niebawem w Popmaster Record Show. Hot Chocolate i 16 przebojów, 87 rok, wytwórnia EMI. A to chociażby So You Win Again, It Started With A Kiss, zaczynamy od pocałunku, No Doubt About It. To No Doubt About It było wydane w Polsce na singlu przez Stompress. Chyba mam nawet ten singielek. Gloria Estefan, Into The Light. Oprócz tego jeszcze The Alan Parsons Project, Vulture Culture. Największe przeboje Blues Brothers The Best. All or Nothing i Wszystko albo Nic i Really Vanilli. To może odłożę tą płytkę na koniec. Teraz coś muzyka filmowa, Gorączka sobotniej nocy, John Travolta. Tylko tańczy, nie śpiewa. Tylko tańczy albo aż tańczy. Ale jak chcecie usłyszeć głos Johna Travolta, to musicie kupić płytę Grease. Grease, John Travolta. Tu tańczy, śpiewa razem z Olivią Newton-John, oddzielnie też śpiewają jedni i drudzy. Jeszcze raz muzyka filmowa, American Gigolo, to wszystko pamiętajcie w Słupsku, na Wileńskiej. No tutaj mi się zabłąkała jedna płytka, Drzewko Aby Baby, baś muzyczna. Teraz Rod Stewart, A Night on the Town, Noc na mieście. No to chyba, nie wiem, to przed wyjściem na miasto na noc, czy powrót, bo to na pewno Noc na mieście jest. I jeszcze został nam zespół Electric Light Orchestra Out of the Blue. Nie ma tutaj żadnych dodatków, powinno być co powinno być. Naklejka tego pojazdu kosmicznego, tego loga elektryków, stacja kosmiczna powinna być taka wycinanka i plakat, nic nie ma, rzadko to bywa. Naklejką dwa razy w życiu chyba miałem, stacją kosmiczną miałem więcej, a czasami powycinaną. Jeszcze raz Electric Light Orchestra, box trzypłytowy, na trzeci dzień Eldorado Face the Music. I na koniec Electric Light Orchestra, Face the Music, Eldorado i trzeciego dnia na trzeci dzień. Proszę ja was, to na tyle i zapraszam was do następnego spotkania. Tam jeszcze parę płytek zostało, także na dwa filmy mi chyba starczy, chyba że ktoś coś doniesie. To na razie, trzymajcie się, udanego wypoczynku, hej!